Z nami Jarosław Grunt, kategoria 90 kg, witaj. Witam. Debiut, no niestety dzisiaj nie wyszło. Z tego co wiem, wywodzisz się ze sportów stójkowych, czy jesteś stójkowiczem, w związku z tym no przegrałeś przez balachę, więc to jest kwestia doświadczenia. Jak się czujesz? No czuję się bardzo dobrze, byłem kondycyjnie dobrze tego przygotowany. Tak jak widać było, no w pierwszej rundzie mnie troszkę pobijał w parterze, aczkolwiek w drugiej myślałem, że już go mam. W Darcie chaos w tych moich uderzeniach w parterze, no on to wykorzystał, przespałem to wszystko, gdzieś mi złapał rękę, wyciągnął balachę, no trudno, zdarza się. Miałem takie wrażenie, że nawet nie odklepałeś, tylko usłyszałem później, a to jest tak, że zapomniałeś, czy... Nie, to jest bardziej chyba serce do walki, po prostu nie chciałem przegrać tak jakby przed własną publiką, bo mam tu dużo znajomych, no ale jak już mi chrupnęła ręka, niestety trzeba było to przerwać, no wiadomo, zdrowie. Jak się walczy u siebie? No ciężko, jest jednak ta presja otoczenia, które wiadomo, większość znajomych, chociaż no fajny doping tutaj ludzi miejscowych, więc no fajnie i fajnie i nie fajnie. Jakie plany teraz? Na pewno nie podasz się, będziesz praktykował parter, będziesz go ćwiczył ostro, submission, grappling. To znaczy teraz przygotowuję się aktualnie do zawodów, które będą uderzyć w październiku, typowo stójkowych, no ale na pewno dużą uwagę teraz z trenerem przywiążemy do parteru, do tych technik kończących w parterze, no bo z tym mam problem, jak widać. No stójka, tak, stójkę tylko po prostu detrenował, a do parteru bardziej się nie przykłada już w tym momencie. Bo jednak no, chciałem to skończyć w parterze uderzeniami, no ale jak widać, wyszło inaczej. Jeśli chodzi o samo MMA, na razie nic nie planujecie z trenerem? To znaczy, no czekam na kolejne zaproszenia z jakichś takich mniejszych lub większych gal. No, na razie sparingi, jeszcze raz sparingi, trening. Fajnie. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, jeżeli masz ochotę, pozdrów kogoś, oddaj mikrofon. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić moich rodziców, którzy nienawidzą jak walczę. Pewnie nie chcieliby tego widzieć, ale pewnie obgryzają paznokcie w tym momencie w domu. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich znajomych, którzy byli dopingowali mnie. Dziękuję bardzo.